cyklu Humor z zeszytów szkolnych, gdzie Jasiu napisał: chłopcy i dziewczynki różnią się końcówkami. Badumc. Ja tym ciekawym zdaniem chciałabym rozpocząć głębszą dyskusję, bo chłopcy i dziewczynki różnią się nie tylko końcówkami, ale też początkiem zabawy tymi końcówkami, przebiegiem tej zabawy i końcem tej zabawy, a także tym, co się dzieje pomiędzy tą zabawą, tymi końcówkami. Przenieśmy to teraz na realia dorosłych ludzi w dorosłych ciałach, dojrzałych emocjonalnie, którzy budują dobrą relację, która ma potencjał, aby stała się legendarna i epicka, i którzy to ludzie chcą, żeby ta relacja taką właśnie była i po prostu kierują swoimi rozwojami, aby tak właśnie się stało. Kładąc też nacisk na to, że priorytetem dla nich jest miłość, szczerość, prawda, bliskość i ekspresja seksualna wewnątrz tego. Sabina Walter, Love Intimacy Coach. Witam Cię na moim kanale i jest mi niezmiernie miło, że tu jesteś. Jeśli moje treści z Tobą rezonują, w opisie filmu znajduje się link do zabukowania konsultacji ze mną, która jest bezpłatna, trwa około 45 minut. I pomogę Ci znaleźć to miejsce, w którym teraz jesteś i dobrać takie narzędzia i rady, które pomogą Ci dojść do tego, gdzie chcesz być w odniesieniu do swojej seksualności, cielesności, relacji albo we wszystkich stanach emocjonalnych, jakie łączą się z tymi aspektami. Jeżeli to z Tobą rezonuje, jeżeli czujesz, że to, co robię, jest wartościowe dla Ciebie, postaw mi kawę, to też jest w opisie filmu. A ja w takim razie przechodzę dalej. Ja wiem, że tak świadomie to my wszyscy czynimy, że kobiety i mężczyźni się różnią. Ja wiem o tym. Wy też to wiecie. Jakby, no, widzimy to po prostu, no, gołym okiem. Kobiety są mniejsze, kobiety są słabsze fizycznie, kobiety są zdolne do tego, żeby nosić ciążę, żeby wydawać potomstwo na świat. Mężczyźni są więksi, są silniejsi, kobiety są lepsze w komunikację, mężczyźni są lepsi w takich siłowych robotach. Przenikamy się wzajemnie, mamy po prostu różnice i one wszystkie sprawiają, że te polaryzacje nas wzbogacają. To, co mnie trochę boli, trochę, bardzo, bo wiecie co, w dyskusjach z tysiącami już osób, na tym etapie to już są tysiące osób, z którymi pracowałam, rozmawiałam, z którymi miałam do czynienia, to my naprawdę jako społeczeństwo uważamy, że w pewien sposób nasza seksualność powinna działać tak, jak działa typowo męska seksualność. I przez seksualność mam na myśli ten jej obręb związany z podnieceniem i orgazmem. I to jest o tyle przykre, że kobiety jakby wiedzą i mężczyźni też wiedzą, że my jakby erotycznie jesteśmy inaczej ustawieni, jeśli chodzi o pójście ze sobą do łóżka, że nasze ciała reagują inaczej, że mają inne jakości, tylko wciąż jest taki rodzaj ciekawej presji na to, że kobiece ciało ma działać tak, jak działa męskie ciało i kobiety same to sobie narzucają. I to jest totalnie w ogóle odjechane. My, kobiety, niby chcemy czułości, czasu, bliskości, intymności, zrozumienia, takiej głębokiej, niewerbalnej komunikacji, żeby się rozluźnić, zaufać, poczuć bezpiecznie, otworzyć, żeby czuć się przyjemnie i wreszcie mieć te super orgazmy, o jakie nam chodzi, a przynajmniej tej części z nas, które no, czują, że mają ten potencjał jakby na wyciągnięcie ręki i chcą to w sobie rozwinąć. Ale ta presja zabija to wszystko. I mężczyźni też wiedzą, że kobiety potrzebują trochę inaczej i niejednokrotnie chcą jej to zapewnić, pytając się, czego potrzebujesz, co byś chciała, jak chciałabyś, żebym robił, czy wiesz, co mam robić. Ale jakby, czy my kobiety sobie na to pozwalamy? Czy mężczyźni czasami w ogóle też wychodzą z takimi pytaniami? Czy stwarzają taką przestrzeń, w której ona może się rozluźnić i powiedzieć to wszystko, o co chodzi? Tam są rzeczy, które warto pewnie, no wiecie, pokminić. Po prostu przegadać, przedyskutować po to, żeby jak już wchodzimy ze sobą do łóżka, żeby to szło bardzo płynnie. W książkach Andrzeja Gryżewskiego, do których bardzo zachęcam i zapraszam, jest
opis ciekawego pojęcia, penisocentryzm. I to pojęcie jest niezwykle żywe i jeżeli już się naprawdę wie, co to znaczy, to rzeczywiście się to dostrzega. I dzięki temu można to trochę zmienić. Ja bym chciała to trochę przybliżyć w tej chwili. I widzicie, świat filmów pseudoedukacyjnych o naturze seksualnej, porno, ono jest skonstruowane na taki... No, wszystkie te scenariusze wyglądają bardzo podobnie. Oto on ma erekcję, potem dochodzi do penetracji, w końcu do widocznej ejakulacji. Pff, koniec scenariusza. Okay? Mniej lub bardziej wymyślny sposób jest to przedstawiane. Bardzo wizualne, bardzo intensywne, niejednokrotnie brutalne, ale generalnie według tej zasady. I wszystko kręci się wokół, no właśnie, penisa. I on musi być twardy i on musi widocznie dojść i te treści, czy my tego chcemy, czy nie, one wpływają na nasz odbiór seksu i seksualności, i ekspresji seksualnej wewnątrz relacji z prawdziwym człowiekiem. I oto niejednokrotnie wielu mężczyznom się wydaje, że kobiety tak chcą. I niejednokrotnie, jak z nimi rozmawiam, to jak zadaję im pytanie, czy ty naprawdę uważasz, że podczas seksu penis musi być ciągle sztywny? No to oni mówią, no tak, no oczywiście, że tak. Jakby, serio? Nie, nie musi. I w ogóle co jest twoją definicją seksu w takim razie? Bo widać wyraźnie, że wpływ na to ma właśnie branża porno. Kobiety z kolei uznają seks bez ejakulacji ze strony mężczyzny za nielegitny. Niemalże robią wszystko, żeby doprowadzić go do tego wytrysku, bo wtedy to ma znaczenie. Albo nie uznają na przykład, że same pieszczoty z pominięciem genitaliów to w ogóle jest seks. Słuchajcie, to jest bardzo fascynujące. Ja niejednokrotnie namawiam i zapraszam do tego, żeby definiować dla siebie, co to jest seks. Co to jest ta ekspresja seksualna i jak nasze ciała zachowują się w czasie seksu. Co my myślimy o tym i co czujemy o tym, co myślimy. I to warto ciągle redefiniować i no sprawdzać, bo w zależności od poziomu bliskości w naszej relacji, od naszego nastroju u kobiet, od cyklu hormonalnego, czy jestem po menopauzie, czy przed, u mężczyzn od wieku, od poziomu zmęczenia lub wyspania, od diety, od wielu tych wszystkich czynników zależy, jak my pojmujemy seks. Okay? Możemy mieć odgórne pojęcie i jakiegoś rodzaju wartość przyklejoną do tego słowa, ale to pojęcie będzie się zmieniało w zależności od czynników, które na nas wpływają emocjonalnie i fizycznie. I to naprawdę warto redefiniować, bo czasami seks będzie miał być czulszy, będzie miał być bardziej taki, wiecie, poetycki, finezyjny, rozlany, taki, który jest taki bardziej vanilla. Czasami to będzie naprawdę na ostro, tam będzie pieprznie, tam mogą być sprośności, tam może być bardzo, bardzo różnie. Czasami to będzie coś tak odjechanego i tak energetycznie scalającego, że po prostu klękajcie narody i po prostu gwiazdy nie widziały takich kochanków. Ale to wszystko będzie zależało od stopnia komunikacji i tego, na ile się po prostu rozumiemy wspólnie. A penisocentryzm zabija to. Ile par, z jakimi pracuję, bo to są po prostu 100% póki co. Póki co, okej, ja jeszcze nie trafiłam na taką, która by powiedziała z automatu inaczej, ale te wszystkie pary, z którymi pracuję i to coś mówi, czują, że seks jest legitny i ma znaczenie, kiedy on ma ejakulację i moment po jego ejakulacji to jest moment, który kończy seks. Jakby potem możesz jeszcze chwilę jakiejś tam czułości, ale generalnie kurtyna. Kurtyna opada i nie tylko. I dopiero momenty, które wpływają na to, że na przykład erekcja u mężczyzny nie może być taka już intensywna, albo w ogóle nie występuje. Albo u kobiety są rzeczy, które determinują, że ona na przykład nie może współżyć waginalnie. To dopiero takie momenty niejako zmuszają do redefinicji pieszczot, bliskości, fizyczności, budowania takiej relacji. Dopiero wtedy jakby zewnętrznie już jesteśmy zmuszani do zredefiniowania obecnego stanu rzeczy. Tylko czy musimy być zmuszani? Czy nie lepiej zaprosić się nawzajem? Penisocentryzm wpływa też na to, że my kobiety nakładamy na siebie potworną presję, o której wspomniałam już wcześniej. My ją czujemy na sobie. Ja nie spotkałam jeszcze kobiety i ja dawniej również zaliczałam się do tego i czasami ten
pogląd nadal gdzieś we mnie dźwięczy, że czemu ja potrzebuję tyle czasu? Mogłabym być gotowa szybciej. Czemu jeszcze nie mogę dojść? Jakby, czy ja naprawdę potrzebuję aż tylu tych pieszczot? Lub, okej, dobra, ja już nie dam rady, nie? To może dla niego coś tam. To jest rodzaj presji, jaki sobie nakładamy. Dlaczego? Bo znowu, seks jest legitny i wszystkie gdzieś tam uważamy podskórnie, że my jesteśmy coś mężczyznom winne i że seks jest bardziej jakby dla nich niż dla nas, kompletnie zapominając o niezwykle ważnym elemencie seksualności, jakim jest przyjemność. O ile orgazmy można udawać, o tyle przyjemności już nie. A kobiece ciało kwitnie w przyjemności. Kobieca seksualność jest dla przyjemności. My nie potrzebujemy przyjemności, tak jak mężczyźni, żeby się rozmnożyć. Okay? To nie jest element potrzebny do tego, żebyśmy zaszły w ciążę. Oni potrzebują poczuć się przyjemnie, żeby wypuścić nasienie, które nas zapłodni. Ale my jakby nie musimy. I co to mówi? To nie mówi tego, że nasza przyjemność ma być pomijana. To mówi to, że nasza seksualność jest zbudowana dla przyjemności. Elementem seksualności jest owszem rozmnażanie, ale my ludzie, jak bardzo niewiele stworzeń na tej planecie, my uprawiamy seks właśnie dla przyjemności. I wiele ludzi ma ten bardzo przykły rozdźwięk w sobie. Jakby chodzi mi o bliskość, chodzi mi o intymność i żeby było przyjemnie i swobodnie i fajnie. Tylko czy dajemy sobie na to szansę? Czy dajemy sobie tę możliwość? Czy się komunikujemy w tym względzie? Czy mamy świadomość, jak bardzo wpływały na nas treści pornograficzne? Bo coś, co jest też bardzo ciekawe i powszechne, to to, że my nawet nie musimy oglądać tych treści, żeby na nas wpływały. Możemy być z partnerem, partnerką, która oglądała lub który oglądał takie treści i to na nas już wpływa. To jest niezwykle subtelne, ale istotne i obecne. Dlatego bardzo, bardzo Was zachęcam, żebyście się właśnie reflektowali nad tym wszystkim. To nie są proste tematy do rozmów, a może w zasadzie są, jeżeli jesteście ze sobą blisko i faktycznie jesteście relacją, która ma ten potencjał, aby była legendarną. No to super, to wtedy rozmawiajcie o tym. Im trudniejszy temat, tym bardziej i tym głębiej. No postawiacie naprawdę pewnie. I na wzrost i rozwój. No jeśli tak, no to takie tematy będziecie po prostu mielili ze sobą. I to nie jest rozmowa jakaś tam i temat zamknięty. To jest rozmowa, do której się wraca, którą się aktualizuje i no wiecie, trochę na zasadzie aplikacji. Aktualizujemy aplikacje, aktualizujemy smartfony i nasze sprzęty technologiczne. Czy aktualizujemy nas? Czy aktualizujemy nasze poglądy, nasz system wartości? To jak się zachowujemy, jak się objawiamy, jak przejawia się nasze zachowanie, to też warto aktualizować, a to w ogóle trzeba. Po to, żeby było dobrze, tak zwyczajnie, żeby było dobrze. Co można zrobić z tą presją, jaką na siebie nakładamy? No po pierwsze, nauczyć się przyjemności. Przyjemność jest tym najważniejszym językiem, tą poezją ciała kobiety, której znaczenie, której lirykę, no to tylko my możemy zrozumieć, jeżeli w ogóle połączymy się ze swoim ciałem. Jeżeli przestaniemy traktować je machinalnie. Wiecie, nasze klitoris mają 8 tysięcy zakończeń nerwowych. To jest dwukrotnie więcej niż żołądź penisa. I to też coś mówi. Gdy mężczyzna pieści klitoris za mocno i zbyt intensywnie, to pewnie właśnie dlatego, że on takich pieszczot potrzebuje i może jeszcze nie do końca wie, a powinien wiedzieć od niej, bo to ty, moja droga, wyznaczasz granice i tor oraz przebieg tego, jak wygląda gra erotyczna. To ty mówisz tak lub nie, więc skorzystaj z tego przywileju. I jeżeli mu powiesz wolniej, delikatniej, a w pewnym momencie ewentualnie, jeżeli to lubisz, szybciej i mocniej, no to on już będzie wiedział, ale nasze klitoris są zbudowane w taki sposób, żeby nam było po prostu przyjemne. To jest jedyna ich funkcja, to jest jedyny organ w ludzkim ciele, który jest stworzony tylko po to, żeby nam było przyjemnie. Czemu z tego nie korzystać? Czemu się go nie nauczyć? Czemu nie przestać traktować go też machinalnie? Bo wiele kobiet też nadużywa swoich klitoris na zasadzie pobudzę się, zwilgotnieje i już można. Nie, bo to... To się już mieści w definicji samogwałtu. I to jest moja opinia i możecie się z nią nie zgadzać, ale to jest wykorzystywanie własnego zasobu w jakimś celu,
Ale czy tym celem jest rzeczywiście taka łagodna, rozchodząca się, zbliżająca przyjemność? Czy z kolei intencja w stylu wiem, że będę wtedy mokra i on będzie mógł we mnie wejść? No bo znowu, czy to nie jest penisocentryzm w tej chwili, który się przejawia? Że seks ma znaczenie dopiero, kiedy jest erekcja, penetracja i ejakulacja? A spróbujcie seksu, w którym nie ma penetracji. Może wtedy ta definicja się dla Was też zmieni. W tym wideo chciałabym naprawdę zwrócić uwagę na to, żeby tak dostrzegać, czy spojrzenie na seks, na bliskość i na różnice w naszych ciałach jest kształtowane przez to, jak bardzo jesteśmy świadomi naszych ciał, świadomi jego potrzeb, jego potencjału i umiemy do niego też zaprosić, czy z kolei przez to coś, co wmówiła nam kultura i uwarunkowania oraz brak rozmów na te tematy. Kultura i wiecie, i to uwarunkowanie to nie jest natura. Nasza natura jest ekspansywna i nasza natura jest zmienna z biegiem życia, doświadczeń, wieku, tych wszystkich historii, które się składają na nas, więc może warto też oddać temu szacunek i nauczyć się tych wpływów. W moim odczuciu jest to niezwykle wzbogacające. Jeżeli postawić sobie też taki rodzaj, wiecie, powiedziałabym słodkiego wyzwania, pieśćmy się, ale niech to nie będzie tradycyjny seks. Właśnie, niech to nie będzie to coś, co jest sprowadzane do tego, jak wyglądają filmy pornograficzne. O ile bogatsze może się to stać, o ile bardziej takie nasze, to jest język, który tylko my pojmujemy, tylko my rozumiemy, który tylko nas pobudza i tylko nam daje tę energię, z którą płyniemy przez dzień albo i kolejne dni. Spróbujcie, to nic nie kosztuje i tak naprawdę może wzbogacić Was niesamowicie i niezmiernie. Ale zwróćcie uwagę, czy właśnie wasze pożycie seksualne nie jest trochę definiowane tym, że no właśnie, jest erekcja, no to musi być penetracja i pewnie musi być też ejakulacja i wtedy jest legitnie i jest koniec. A może właśnie nie? Przemyślcie, dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie. A ja życzę wam soczystości, miłosności i do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym odcinku.